Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu C, w sprawie przystąpienia do projektu pilotażowego budżetu partycypacyjnego. Bardzo bym prosił o przedstawienie pana Buchelta, poproszę potem pana pracowni obywatelskiej o zaprezentowanie projektu, tylko wskazuję, że 3-4 minuty, jeżeli pan by się myślił, byłbym więcej czasu. Projekt zarządu w sprawie przystąpienia do pilotażowego projektu budżetu partycypacyjnego, który nosi nazwę Więcej się liczą. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do pilotażowego projektu budżetu partycypacyjnego Dzielnice się liczą w roku 2014. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Uzasadnienie. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Jest to inicjatywa dająca możliwość z jednej strony aktywizacji i edukacji mieszkańców, z drugiej włączenia ich do wspólnego decydowania o części środków będących w dyspozycji Rady Dzielnicy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Kraków. Patronat honorowy nad projektem objął przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Dziękuję. Bardzo proszę teraz pana jednak o przedstawienie. Pan Dariusz Krupa z Pracowni Obywatelskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Krupa, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Państwo otrzymali takie materiały od nas dotyczące właśnie tego projektu. To jest projekt pilotażowy, w Krakowie będzie realizowany po raz pierwszy. I on polega dokładnie na tym, co tutaj zostało już powiedziane, a mianowicie, żeby część środków, która leży Państwa deski, oczywiście wysokości, która będzie wyznaczona przez Państwa, przekazać do dyspozycji mieszkańców. Żeby mieszkańcy w drodze konsultacji społecznych, to będą takie 4 spotkania z mieszkańcami, mogli te środki rozdysponować na swoje własne projekty, a potem w drodze głosowania zdecydować, który z tych projektów, na który z tych projektów przeznaczyć tę wyznaczoną kwotę pieniędzy. Czy Państwo mają może jakieś pytania dotyczące tego projektu? Tak? Ja mam pytanie takie. Ilu przedstawić, jak to ma wyglądać? Czy na przykład liczymy, że przyjdzie po 10 przedstawicieli z Krakocimia, Kozłówka, Złocienia, Bieżanowa i tak dalej? I jak oni mieliby być wybierani? I no jak to miało z technicznego punktu widzenia wyglądać? Już tłumaczę. To znaczy, do Państwa decyzji należy, czy ten projekt realizować na terenie całej dzielnicy, czy tylko określonego osiedla. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, niektóre dzielnice są bardzo duże powierzchniowe, tam są duże różnice akurat pomiędzy poszczególnymi osiedlami, dlatego to leży Państwa gestii. Natomiast same konsultacje społeczne są konsultacjami otwartymi, to znaczy wszyscy mieszkańcy mogą się na nich pojawić. My mamy przewidziane środki na kampanię promocyjną, tak żeby oczywiście najwięcej osób dowiedziało się o tym i żeby jak najwięcej osób na te konsultacje społeczne przyszło. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. To jest tak, że my się posługujemy przykładem Łodzi, dlatego że w Łodzi akurat budżet partycypacyjny też realizowany na terenie dzielnic. I tam frekwencja była różna w zależności od dzielnicy, przy czym oni nie mieli przeznaczone takie środki właśnie na promocję jak my. To było w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Przy czym na ten ostatnie konsultacje społeczne, na które odbywało się głosowanie, czyli tam, gdzie mieszkańcy już decydowali o tym, który projekt wesprzeć tą kwotą pieniędzy, to było już nawet w okolicach 100 osób. Czy ja rozumiem, że ten projekt opracowują przy naszej pomocy mieszkańcy, czy oni sami wychodzą tak z inicjatywą, tak? Znaczy konsultacje wyglądają w ten sposób, ponieważ są 4 spotkania konsultacyjne i na pierwsze spotkanie mieszkańcy otrzymują mapę swojej dzielnicy, na której zaznaczają, to jest tak zwana mapa problemów, na której oni pracują i zaznaczają problemy, z którymi się spotykają na terenie swojej własnej dzielnicy. Ta mapa jest też po to, żeby oni wiedzieli, co jest w gestii dzielnicy, tak? Czyli które tereny są na przykład terenami gminy i oni wiadomo, że można coś na nich zrobić, a na których nie można, mimo że wydawałoby się, że można. I potem, jak oni zaznaczą te problemy, starają się na nie odpowiedzieć, tworząc odpowiednie projekty. To są projekty, które wychodzą z inicjatywy samych mieszkańców. Oczywiście my chcemy zaangażować radnych Państwa dzielnicy także, jeżeli Państwo oczywiście wejdą do tego projektu, żeby na te konsultacje społeczne się pojawić, żeby oczywiście nakierować w odpowiedni sposób mieszkańców, bo wiadomo, że Państwo w realizacji tego typu projektu mają większe doświadczenie. I oni nad tym projektem będą potem pracować przez kolejne 3 warsztaty konsultacyjne. Przez 3 takie spotkania właśnie konsultacyjne będą pracowali, będą ulepszali ten projekt. Będą uwzględniali także kosztorys, dlatego że ostatnim etapem przed głosowaniem jest przejście weryfikacji formalno-prawnej przez organizację, która będzie realizowała ten projekt, czyli w większości przypadków będzie to ZIKIP, tak? Czyli z jakiej już wcześniej takiej akurat weryfikacji dokona.
Można jedno zdanie? Oczywiście. Bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że jak jest dwóch Polaków, to co najmniej są cztery zdania, prawda? No na ogół tą pierwszą falę to zawsze zbierają radni dzielnicowi na siebie, prawda? Bez względu na to, co się dzieje, no bo to jest najbliższy kontakt bezpośredni z mieszkańcami. Przy jeszcze świadomości tego, że to jest jedna z najbardziej ludnych dzielnic, prawda? No, czy Państwo w ogóle widzicie to realnie, jak to można, bo mi się wydaje, że to jest w ogóle projekt science fiction. To raczej doświadczenia innych miast dowodzą, że to nie jest projekt science fiction. To znaczy, to jest projekt, który u nas dodatkowo jest realizowany na poziomie dzielnic. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu miastach Polski, na przykład w Sopocie, w Poznaniu, teraz w Łodzi także jest wdrażany, to jest projekt, który jest realizowany na poziomie całego miasta. I na te konsultacje też przychodzi po kilkaset osób. Zdania są różne i po to, co oni tworzą te projekty, tworząc się takie grupy projektowe, prawda? Przy każdym projekcie pracuje kilkanaście, kilkadziesiąt osób. One pracują wspólnie, tworzą coś konstruktywnego. Państwa doświadczenie pewnie często też jest takie, że przychodzą mieszkańcy, mają pewne roszczenia, prawda? Tutaj proszę zwrócić uwagę, że te akcenty są inaczej rozłożone. Oni nie wychodzą z roszczeniami, tylko muszą stworzyć coś konstruktywnego, żeby odpowiedzieć na problem swojej własnej dzielnicy, który spotykają w swojej własnej dzielnicy. Ale będą o tym wiedzieć, że to ma być właśnie, że to nie mają być roszczenia? Znaczy tak, no to nie mają być roszczenia. Oni będą pracowali nad swoimi własnym projektem, prawda? Będą tworzyli coś konstruktywnego, żeby ten problem rozwiązać. Mieszkańcy, tak? Mieszkańcy. Ośrodka, tak powiem, myślicie. Znaczy, już rzućko. To może proszę, panie. Ja nie chcę niczego słabić. My musimy myśleć o tych środkach. Nie, tylko o co państwo mają, jakie mają. No, ja powiem państwu, tak. To może ja teraz odpowiem, żeby pan pozwolił. Odbyło się spotkanie kiedyś z panem przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, skarbnikiem miasta Krakowa. Który zadeklarował, państwo ze swojej strony zadeklarowali, że do projektu wybiorą trzy dzielnice. Tak. Trzy dzielnice, czy to była maksymalna, to nie był chyba jakiś tam zamknięty katalog, tak przynajmniej ja ze spotkania pamiętam. Nie była to zamknięta ilość dzielnic. Teraz tak, oczywiście mówimy o roku 2014. Nikt nie wie, jak będzie budżet, czy jaka będzie sytuacja, na ile się tego ukryć, polityczna w mieście Krakowie, jaka taka będzie w Radzie Miasta, sytuacja finansowa. Zarówno skarbnik, jak i przewodniczący Rady Miasta oraz wiceprzewodnicząca pani Małgorzata Jankos byli daleko posunięci, żeby to zaaprobować, żeby miasto dodatkowo dofinansowało dzielnice, które wezmą udział w tym projekcie. Na ten moment niestety nikt o środkach finansowych nie mówi. Natomiast jeżeli my chcemy przystąpić, to z tego to kojarzę państwu, przystąpili nam taką ankietę i musimy już zadeklarować udział własny w tym budżecie. Oczywiście i tak, znaczy no nie chciałbym tego może tak, myślę, że jeżeli decydujemy się jako Rada przystąpić na to, to po tych konsultacjach no nie zmienimy zdania mieszkańców, bo troszkę byśmy się ośmieszyli, a z tego co państwo prezentowali były w niektórych radach w Łodzi próby zmiany tych zadań, które mieszkańcy wybrali. Dlatego apeluję tą rozwagę jednak, żeby nie potem okazać się, że dzisiaj przystępujemy, za pół roku okazuje się, że projekt, który wybrali mieszkańcy jest no niedobry. Czy będzie tego dofinansowania z budżetu miasta? Projekt budżetu jest, ale nie, bo państwo potrzebują już teraz. Ja już potrzebuję Mercedesa. Ale nie, momencik, no bo nie, bo to państwo muszą jakiś do budżetu to wprowadzić. Projekt budżetu prezydent przedłoży 15 listopada. Czy to będzie? Ja tego no naprawdę nie umiem państwu powiedzieć. Tyle z mojej strony, myślę, że jak kompletnie do pana to jeszcze wykorzystamy. Proszę bardzo. Znaczy, ja powiem tak, żeby to rzeczywiście miało resztę, no nie musielibyśmy z rady przeznaczyć za rękę, to by około 40 tysięcy złotych. No bo inaczej mówimy, że nie zrealizujemy żadnego podstawu mieszkańców. Czy będzie dofinansowanie z budżetu miasta? No to ja tego nie wiem, nie umiem powiedzieć na ten moment. Tutaj musiało być zadanie wybrane takie, które można zadbać w ciągu jednego roku. No tak, ale to będzie jednostka, ale to trzeba będzie to na pewno w ten sposób opiniowane. Proszę bardzo, pan Zaburny. Czy mieszkańcy nie odbiorą tego, prawda, jako że my jesteśmy bezradni i nie potrafimy sobie sami zadecydować, co jest ważne do zrobienia? Nie. Znaczy, ja powiem tak, doświadczenie łódzkiego wygląda, że zupełnie na odwrót, tak? Że to nie jest tak, że radni rzeczywiście na początku podchodzili z takiego założenia, że nam się odbiera pewne kompetencje, przekazuje się mieszkańcom, w związku z tym nie jesteśmy potrzebni. Wręcz przeciwnie, ten projekt wzmocnił Radę Dzielnic.
Tam akurat nie ma dzień stanego z pomocy, czym są osiedla, ale one uległy wzmocnieniu przede wszystkim dzięki temu właśnie, że ci radni pokazywali się na te spotkania konsultacyjne, że pomagali tym mieszkańcom, że przepracowywali razem z nimi i próbowali znaleźć rozwiązanie tych problemów. No a że radni mają jednak większe doświadczenie w tym niż mieszkańcy, to oni czuli takie wsparcie, taką pomoc i jednocześnie czuli, że ci radni mają kompetencje ku temu, żeby tę swoją rolę i funkcję spełniać. Tutaj jest kilka enklaw, proszę pana, także każda enklawa będzie chciała swój interesik zrobić w tym i będzie taka przepychanka, takie popychanie się, prawda, bo u nas jest ważniejsze, a tam niech później będzie. Wszystkie będą ważne. Znaczy walka interesu pojawia się zawsze oczywiście, dlatego na samym końcu jest oczywiście ten element głosowania, w ramach którego mieszkańcy i też my planujemy głosowanie, to jeszcze jest przedyskutowane, także teraz my proponujemy takie głosowanie, które jest głosowaniem proporcjonalne, to znaczy ono polega na tym, że mieszkańcy nie decydują tylko, który projekt wybrać, jeden, jedyny, tylko żeby rozłożyć pewną liczbę punktów na 3 projekty. Czyli najlepszy projekt jest zdaniem 3 punkty, 2 punkty, mniej ważny, czyli taki ranking po prostu zrobić. I to pokazało, bo to też wdrożono akurat w Łodzi i to pokazano, że w ten sposób wybiera się naprawdę lepsze pomysły. Że nawet jeżeli jest jakaś grupa silnie zmobilizowana, która chce głosować tylko i wyłącznie na swój, to jednak musi rozdzielić także głosy na inne projekty. I dzięki temu przychodzą te, które są rzeczywiście bardziej potrzebne. Proszę bardzo, muszę się dopytać. Jak głosowałeś, czy mógłby być za realizację tego projektu, tak? Tak, to znaczy... Nie. Już odpowiem, za stowarzyszenie nie będzie odpowiadać, nie, bo to... Prowadził, nadzorował, organizował to wszystko. Spotkania, już to może i pan powie. Znaczy, jeżeli chodzi o same spotkania właśnie z mieszkańcami, te konsultacje społeczne, będziemy prowadzili my. I my zatrudnimy od tego odpowiednich fachowców, odpowiednich trenerów, którzy mają doświadczenie prowadzenia tego typu konsultacji. I tworzenia projektu, tak? Tak, i tworzenie projektu. To będą dokładnie te osoby, które realizowały projekt budżetu partycypacyjnego w Łodzi. A to pokryje koszty? My pokryjemy te koszty. Proszę bardzo, pan Grzegorz Kmita. No ja cały czas nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego to takim nagłym trybie już dzisiaj. Czy to nie jest nagły tryb? Znaczy tryb nie jest nagły, jest wprowadzenie do sesji. Znaczy no wie pan, procedura planowania budżetu jest jasna. My wnioski priorytetowe wysyłamy pod poziom realizacji do końca pierwszego półrocza 2013 roku. Państwo, jeżeli by chcieli zrobić te spotkania z mieszkańcami, no to zakładam, że będzie to, nie wiem, końcówka kwietnia, początek maja. Pierwsze spotkanie, głosowanie, zapytanie jednostki realizującej o możliwość, więc uważam, że tu nie jest żaden tryb nagły. To jest tryb standardowy. Czy ten projekt wypali, nie wiem, no to jest nowatorski projekt w Krakowie, po raz pierwszy przeprowadzony. Ja tego też nie umiem powiedzieć. A jak to, kiedy są w Krakowie z tym projektem? Pierwszy raz. Ale od kiedy? Czasowo, od początku lutego, od początku stycznia, czy jesteś od wczoraj w mieście? Znaczy my ten projekt i sam pomysł oczywiście wdrażamy od już ubiegłego roku. Tak? Ale w Krakowie, teraz w Krakowie? W Krakowie projekt od początku tego roku. Dzisiaj do nas. Czy nie, było spotkanie jakieś, proszę państwa, 2 tygodnie temu z państwem, po raz 2, może 3 tygodnie temu. Chyba 3 tygodnie temu. No, w mieście. Było spotkanie w mieście, w którym państwo zaprezentowali program, zapytali dzień temu. A to do nas do dzielnicy kiedy trafiło? No 2 tygodnie temu. Czy to zaraz po spotkaniu, czyli też mniej więcej 3 tygodnie temu. No, jeśli mogę jedno pytanie. Proszę bardzo. Czyli jedno pytanie. Ja właśnie zmierzałbym w tym kierunku, co tu kolega Jan Żadury powiedział, że to są różne interesy na poszczególnych enklawach. I raczej byłoby w naszym tu swobodnie by to spokojnie chyba przebiegło, gdyby to było jednak jedno osiedle jakieś, a jedna etapa. Ja nie ukrywam, że z okazji 800-lecia Bieżanowa, to Bieżanowie najpierw tego, co się udało, by to. Znaczy, są przygotowani tam, zintegrowani. Zależy, w którym Bieżanowie pan stary. Tam najwięcej. Z okazji tego 800-lecia mają radność i tak dalej, co pokażę. Ja powiem państwu tak, rzeczywiście tu pan nie da na tyle specyfiki osiedla, jest duże osiedle i rzeczywiście no, powstałby konflikt. Myślę, że jeżeli decydujemy się, że nasz jakąś kwotę, to rzeczywiście może któreś osiedle będzie chciało sobie to w ramach środków, które tam są z priorytetów dla nich wyznaczone, zorganizować taką debatę z mieszkańcami.
To jest moje pytanie. Znaczy my nie widzimy przeszkód, bo my sobie zdajemy oczywiście z tego sprawę. Że nie możemy po prostu, jeżeli rozszerzymy to na całą dzielnicę, wybuchnie, wie pan co, no potężny spór, państwo też będą mieć problemy, jak przeprowadzić lotowanie. Będzie też ciężej prowadzić to spotkanie konsultacyjne, tak, także jeżeli państwo postanowiło oczywiście, że to będzie na terenie jednego osiedla, jak będzie. Tylko to należy, że do państwa decyzji też, jak jest ta formuła zgłoszenia, bo to prosilibyśmy zwrócić uwagę, że to będzie realizowane na terenie jednego osiedla, na całej dzielnicy. Ale teraz decyzję o tym, przepraszam, decyzję o tym, które dzielnice, to będzie jakieś losowanie, czy to już macie już konkretnie, znaczy, czyli my podejmujemy decyzję, że bierzemy udział w projekcie i państwo wybieracie, znaczy, rekrutacja, tak? Rekrutacja jest prowadzona do, czy to się tak nazywa, rekrutacja jest prowadzona do 22 marca, czyli do końca tego tygodnia, kiedy czekamy na te formularze zgłoszeniowe po prostu. Zobaczymy, ile dzielnic nas się zgłosi. No nie ukrywam, że nasze środki finansowe też pozwalają nam na to, żeby jednak w trzech dzielnicach to zrobić, nie w większej ilości. No a też nie wiem, czy jest potrzeba większej, biorąc pod uwagę, że to jest program pilotażowy. My też się dopiero wdrażamy i ćwiczymy, staramy się przeźliczyć ten budżet partycypacyjny. Tych kryteriów będzie więcej, to znaczy będziemy brać pod uwagę to, w jakim stopniu Rada chce się oczywiście zaangażować w ten projekt. Liczymy na to, że państwo też nam pomogą z promocją, ale dysponują państwo gazetką dzielnicową, jakimiś innymi środkami komunikacji. Liczymy także na pomoc merytoryczną, żeby państwo na przykład pomogli nam w wyborze sali, gdzie takie spotkania konsultacyjne zorganizować. No i oczywiście pewnie też kwota będzie miała jakieś przełożenie, które państwo zadeklarują na to, czy w tym projekcie się państwo... Właśnie, czyli my jako dzielnica musimy przeznaczyć jakąś kwotę, ale miasto też do tego... Znaczy to mówiłem, to jest, tego naprawdę nie wiem, to będzie wiadomo w projekcie budżetu prezydenta przedłożonym 15. Żeby się potem nie okazało, że my się zgodzimy, nie ma na to... Znaczy, bo ja odpowiem od razu na tą głowę, bo tak jak mówiłem, na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym jest tak, że mieszkańcy pracują na mapach, tak, i tworzą taką mapę problemów, więc nawet jeżeli państwo tych środków więcej nie dostanie z miasta, to proszę zwrócić uwagę na to, że zostanie zrealizowany projekt, który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców. I to są takie problemy, jak my widzimy na terenie akurat innych miast, że one naprawdę wpisują się w to, co same te rady by sfinansowały, co same by zrealizowały. A proszę mi powiedzieć jedną rzecz, z czym to się wiąże? Bo tak, no, program pilotażowy, dobrze, no, próbujemy zrobić w trzech dzielnicach, jest ładnie. Ale co dalej? Uda się w trzech dzielnicach, coś tam lepiej lub gorzej, albo w ogóle, na co dalej zrobić? Znaczy, tak, bo coś jakąś państwo z tym przyszłość tworzycie lub nie? Tak. Czy tylko chcecie zrealizować jakiś program europejski, który tak pozwala na realizację, wdrożenie takiego programu na rok 2014 i później sprawa się kończy, no bo to tak, też tak może być. Nie, ale my oczywiście myślimy tutaj długofalowo i planujemy też realizację budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach. To nie jest tak, że poprzestajemy tylko na tym roku, ale w kolejnych latach też budżet partycypacyjny. Znaczy, na tej samej czyli tak jak mówię, no to jest projekt pilotażowy, więc sami musimy zobaczyć po prostu, jak to w chwili obecnej zostanie zrealizowane. No na pewno to będzie wygłupa, jeżeli się wydało na przykład takie konsultacje to rozumiem. Tak, to nie masz takie chętne do konsultacji. Cztery etapy, tak? To zależy nie tylko od nas, to zależy też od dzielnic, bo oczywiście tutaj współpracujemy z dzielnicami, jakieś środki oni sami zadeklarują. My nie zależamy nikomu zabierać jakichś środków, którymi dysponuje dzielnica. To jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestia dzielnic. Ja mogę powiedzieć, w jakim kierunku to proszę o Łodzi, dlatego że Łodzi na początku realizowano to właśnie na terenie tego siedzi. Panie, bym prosił o spokój, proszę państwa. Na terenie tego siedzi, natomiast później w chwili obecnej w Łodzi budżet partycypacyjny jest wdrażany na terenie całego miasta, czyli centralnie. Tak, to początku pytania, to jest zrealizowane w ramach jakiegoś programu europejskiego albo coś takiego? To jest dofinansowane, jest współfinansowane to przez Fundację Mingotel. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Ja jeszcze może podsumuję. Dobrze, to zostało tutaj powiedziane, bo nie wiem, czy dobrze. To chodzi o rok przyszły, czyli 2014. Ta konsultacja odbywała się w tym roku. Jasne, ale kwota wydatkowana będzie w roku przyszłym. Tak. Deklarowana kwota jest zależna tylko i wyłącznie od nas, tak? Tutaj pan przewodniczący mówił o kwocie 40 tysięcy złotych, bo to jest kwota, za którą można cokolwiek rzeczywiście w jakiejś infrastrukturze poprawić, tak? Dobrze mówię? Trzecia rzecz. Gdyby się okazało, że będzie to finansowanie na przykład z budżetu miasta proporcjonalnie, to ja nie umiem. No właśnie, ale powiedzmy, że to jest na razie kod boku. Tak. Trzecia rzecz jest taka, że musielibyśmy się my tutaj umówić wspólnie, że dzielimy tą kwotę, nie dzielimy na enklawę, tylko właśnie tak jak tutaj pan radny zasugerował, na 800-lecie Bieżanowa, prawda? Na przykład. I to już jest zawarte w kolejnym naszym tam projekcie uchwały, przesiedle Bieżanów. Stary. I co? To są te trzy elementy.
i nie liczymy na to, że miasto nam dofinansuje, bo to może być pół na pół, a może nie być w ogóle, więc musimy być świadomi, że jeżeli przeznaczamy, czy wchodzimy w projekt i Państwo nas wybiorą do 22 marca, to te 40 tam ileś ustalimy i już musimy zaplanować na rok przyszły. Tak? Dobrze. Znaczy nie wydatkowanie. Dlatego mówię, w paragrafie drugim była tam taka poprawka, wiązująca się na wyżej wymienione zadanie ze środków priorytetowych na rok 2014 przeznaczyć środki finansowe w wysokości 40 tysięcy złotych. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Cztery osoby się wstrzymały. Cztery się wstrzymały. Pięć osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę i głosujemy za. Ja mam jeszcze pytanie. Proszę, proszę. Bo tutaj właśnie są takie sugestie, czy byśmy to robili w całej Radzie, w całej dzielnicy, znaczy, czy właśnie... W osiedlach. Kiedy musielibyśmy się... Ja wyślę do Państwa formułach, będziemy starać się to jednak robić w osiedlach, chyba z tego jesteśmy zgodni, któreś osiedle. Tak. Nie wiem, no które będzie chętne, ja wyślę Państwa taki formularz. Dobrze, wtedy to osiedle będziemy jakoś ustalać sobie wewnątrz. Dobrze, nie ma Bardzo bym prosił, proszę Państwa, pojedynczo. Przepraszam Pana, do kiedy my mamy czas decydować, które czy osiedle to będzie realizować? Do kiedy mamy? Stricte czas do wiedzy. Wydaje mi się, że teraz wystarczy na informację, że to będzie na terenie jednego osiedla, a nie całej dzielnicy. No, myślę, że na następną sesję przegłosujemy sobie, na którym osiedlu. Czyli to trzeba zapisać, że będzie realizowane to na jednym osiedlu. Znaczy, no to na przyszłą sesję ustalimy sobie o osiedle, na którym to będzie realizować. Ale wpiszmy tutaj do tego, żeby to było, że będzie realizowane. Czy Państwo pomożecie na przykład w ogłoszeniach, prawda, tego programu? Tak, raczej mam przewidziane środki jakieś na plakaty, ulotek, jakieś wydatek. Dobrze, głosujemy tą poprawkę, że w punkcie pierwszym, że na jednym z osiedli, kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada Stwierdzam, że Rada przyjęła również tą poprawkę, wobec czego głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Głosujemy. Do przodu jeździmy. Jeszcze raz bardzo poproszę. Kto jest przeciw? Dwie osoby są przeciw. Trzy osoby są przeciw. Kto się wstrzymał? Trzy osoby się wstrzymały. Trzy. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę. Dziękuję Panu za prezentację.